dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, zaczęłam suszyć włosy, ale przyklejają mi się do twarzy i to mnie irytuje. I stwierdziłam, że dokończymy makijaż, może chociaż taki makijaż twarzy bez jakiegoś tam, wiecie, chodzi mi do tego momentu, gdzie się przypudruję razem i potem wysuszę włosy. I potem już pewnie sobie dokończę sama. Używam tego, uwielbiam naprawdę, słuchajcie, Star Secrets AA Wings of Color. To jest genialny bronzer, naprawdę. Tak jak on się świetnie zachowuje. Jaki on ma ładny kolor przede wszystkim. Nie trzeba go dużo, ale można go bardzo fajnie rozpracować. Ja dzisiaj nakładam małą ilość, dlatego, bo... no bo dzisiaj, jak ostatnio wam nagrywałam, że jestem sama, to jeszcze dzisiaj właśnie jestem sama, więc nie ma, wiecie, nie ma sensu się jakoś tam malować, ale stwierdziłam, że wyjdę z domu, zaraz wam o tym powiem. Naprawdę, ten bronzer jest przepiękny. Po prostu. Nie wiem, czy aż nie za mało. Czekajcie. Może jednak... Op, kropeczka. Świetny zamiennik, wiecie czego? Tego, na czym stoicie. Zaraz wam pokażę. Bronzera z Chanel. Naprawdę. No i oczywiście za ułamek ceny. Pięknie wygląda, bardzo ładnie się blenduje. I ma ten, po prostu to jest, coś mi się tutaj lepi. I ma ten odcień idealny. Naprawdę jestem zachwycona tymi kosmetykami z AA. Chociaż, czekajcie, chociaż może nie wszystkie są takie w 100%, ale właśnie już teraz po czasie, bo używam tego codziennie, już mogę wam powiedzieć właśnie, co jest moim faworytem. Te błyszczyki do ust. To jest moje top 1. Ta maska, zresztą widać chyba, że jest już zużyta. Ta maska jest najlepsza. Jej zapach, jej konsystencja, mówię wam, owocowy kisiel. To i to serum i jeszcze to drugie, gdzie się też mam, być może mam w torebce. Genius. No i potem oczywiście to. Naprawdę jest to genialne. Już wam pokazuję, czego to jest zamiennik. Zostawiłam was na chwilkę. To jest zamiennik tego bronzera z Chanel. Naprawdę. Ja mam tutaj najciemniejszy odcień. I on jest taki... W sumie to on jest podobny. Troszeczkę inna konsystencja, bo ten AA jest bardziej płynny, a ten jest niby w kremie, ale jest taki zbity bardzo. I naprawdę zachowuje się super. Jeden i drugi. Tylko, że po pierwsze ten kosztuje ułameczek. Cóż ja bym tu jeszcze nałożyła? Mam ochotę chyba na ten z Clé de Peau róż, ale jego, może go nałożę jednym pędzlem, ale ten pędzel to jest też It Cosmetics, ten taki dwustronny, to jest też mój ulubieniec. Och, no tak, to też jest ładne. Tak, więc jest, słuchajcie, kolejny dzień tego mojego weekendu solo. Zaczęłam wczoraj oglądać ojejku, Seks w Wielkim Mieście, ten Just Like That, jak to jest ta część, jak to się nazywa? I tak po prostu. No i powiem wam, że uwielbiam to, po prostu uwielbiam. To mój drugi ulubiony pędzel, Clé de Peau, to są moje dwa pędzle życia, mówię wam. Oglądam ten serial, jestem już na 9 odcinku. Tak, bardzo mi się podoba, ale ja po prostu, ja lubiłam i ten serial pierwszy, jakoś mnie ciekawiło, to fajnie, taki bardzo przystępny, taki babski, luźny serial, bardzo fajnie się ogląda, te wszystkie kostiumy, te wszystkie ich stroje, naprawdę, no oglądam z ciekawością, także to jest ekstra. Jestem na 9 odcinku, dzisiaj skończę i myślę, że sobie dokupię jeszcze, bo jest jeszcze drugi sezon, także tak myślałam. Żeby od razu to łyknąć, bo naprawdę ekstra. Pomyślałam dzisiaj właśnie, że tak już siedziałam, rano oczywiście byłam, wiecie, zrobiłam to i tam, to takie rzeczy, które po prostu musiałam zrobić w domu. Poszłam pobiegać, nałożyłam maskę na włosy, miałam tych włosów nie myć, ale ponieważ wczoraj nakładałam farbę na odrosty, to miałam taką przybrudzoną skórę, jakoś niedokładnie to zmyłam. To jest puder, słuchajcie, też AA Satin Glow i to jest właśnie chyba... po pierwsze strasznie się wysypuje, ale to dużo takich pudrów sypkich tak ma.
ale to się da jakoś opanować. Po drugie, no to jest satin glow, tak? On się nie utrzymuje długo. Pierwszy ten efekt na buzi wygląda przepięknie. Naprawdę jakbyście miały taki blur, taki nie wiem, Photoshopa. Naprawdę wygląda fajnie, ciekawie. Nie jest taki bardzo matujący, no bo taki ma nie być, tak? I naprawdę ten efekt, no i pyli się, ale one się wszystkie tak pylą. No i wygląda naprawdę super, ale słuchajcie, ten efekt jest na krótko. Na mojej cerze takiej mieszanej. Ja lubię mieć taki dobry, matujący puder. Także to na długo mi po prostu nie wystarcza, ta cera się wyświeca. Czasami mniej, czasami bardziej, to też zależy, wiecie, jaka jest temperatura, jaka jest tam wilgotność, co robimy. Także dzisiaj pomyślałam, że no, tak czy siak go użyję, tak? I słuchajcie, dobra, tyle o tych kosmetykach, co wam jeszcze powiem. Właśnie oglądałam ten serial, zrobiłam to i tamto. I pomyślałam, a może nie, też tak miałam, wiecie, tak sobie jeszcze jeden odcinek, może wykupię ten drugi, to wtedy już mogę utknąć, nie? A myślę, może, a może właśnie zróbmy coś fajnego. I zobaczyłam, że jest market. I pomyślałam, że właśnie pojadę, może on jest do 16 tylko, także muszę się zebrać i po prostu jechać. Więc wyjęłam maskę i pomyślałam, że tak, to jest może właśnie dobry pomysł, ewentualnie. Mydło mi się skończyło, także, bo myłam dzisiaj tutaj łazienkę, przydałoby się mydło, to może gdzieś tam wstąpię później. Także taki jest plan. Co mi jeszcze, o jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Ojejku, jakie to jest brudne już. To jest ten bronzer, też z AA. On ma przepiękny kolor, naprawdę, ale on się po pierwsze bardzo pyli, a po drugie można się przestraszyć jego aplikacji. Dużo się go nabiera, ja mam ten jaśniejszy odcień, to chyba dwa były, soft bronze, numer 01. Można się go, chociaż tak naprawdę to co mam pod spodem, ale mi się włosy kręcą, muszę je wysuszyć. To co mam pod spodem to już mnie wystarczy, jeżeli chodzi o takie wiecie, ocieplenie twarzy i jakieś tam wykonturowanie. Ale chcę to pokazać i powiedzieć co o tym myślę po czasie. Można się go przestraszyć w momencie nakładania, bo on nie jest taki... Nie jest taki prosty, rzeczywiście te takie inne jakieś tam bronzery, które mam może z tych troszkę droższych marek, one są takie, że idealnie się je rozprowadza, tak, że nie zostawiają plam, o to mi chodzi. A ten właśnie może zostawić, tak na pierwszy, jak się pierwszy raz tak przejedzie pędzlem, to on może zostawić takie trochę dziury, takie jakby trochę nierówno, być może przez to, że się tak właśnie pyli, bo pyli się niesamowicie. I słuchajcie... Ale to jest wszystko do rozpracowania. I naprawdę efekt końcowy jest fajny. I on ma na tyle ładny odcień, że jeżeli lubicie, tak jak ja, mam jaśniejszą szyję niż twarz i tutaj. Ale jeżeli lubicie, tak jak ja, nakładać bronzer na oczy, to jest chyba najlepszy odcień, jaki kiedykolwiek widziałam. Także naprawdę wygląda przepięknie na oczach właśnie. Nałożony tak grubym pędzlem. Miałam zrobić tylko makijaż twarzy, ale już widzę, że... Dobra, pokażę wam. Dobra, pomaluję oko. To jest najszybsza metoda, ale mam wrażenie, że dużo osób z tego właśnie korzysta. I naprawdę wygląda super moim zdaniem. Bardzo naturalnie, ale ładnie. Jak się potem pomaluję jeszcze tuszem, to wam pokażę taki efekt końcowy. Ale się zrobiło jasno. Dobra, słuchajcie, kończę suszyć włosy, bo tak nie lubię takiego uczucia na głowie, jak to się tak wysusza i od razu się suszy się samo i tak wiecie co, kręci się. Nie, to tak to nie lubię. Suszę. Thank you.
lubię tych wszystkich produktów do brwi. I powiem szczerze, w ogóle układanie brwi, malowanie to była największa zmora mojego życia. A najlepsza decyzja, jaką podjęłam, to było... To była laminacja brwi. Naprawdę. I ona już teraz wymaga... może nie to, że poprawę, bo ona nadal się fajnie układała, ale niektóre ja mam po prostu... nie mam takich brwi jak żyłka, że takie są... No, są takie niesforne po prostu. Nie są aż takie grube, ale takie lubią, wiecie, lubią robić po swojemu. I naprawdę to mi tak pomaga je ogarnąć. Ta laminacja powinna, po prostu jakby nie złapała wszystkich włosków tym razem, no ale to pokazuje właśnie jakie mam włosy. Może to po prostu założę. Słuchajcie, co chciałam jeszcze powiedzieć. A, jeżeli chodzi o tusze, to właśnie wyrzucam ten, to jest ten starszy, tak? Też AA The Precision, to ten wyrzucam, on ma taką tradycyjną, nie, to nie ten. Czyli to volume jest właśnie, a widzicie, dobrze, że otworzyłam. The volume, ten, z taką tradycyjną szczoteczką. On jest o wiele lepszy od tego The Precision, który ma szczoteczkę silikonową. O wiele lepszy, ale niestety już się skończył. A ten jest taki, myślałam, że może z czasem troszeczkę, tak jakbym, tak jakby go mało było tam na tej szczotce, nie wiem, jakiś taki dziwny jest po prostu. No ale szkoda, skończył się. Ten dobry się skończył. Lip mask, no jest po prostu cudo, tak ładnie wygląda i daje, no i ten zapach, po prostu ta konsystencja i daje fajne takie uczucie pielęgnacji. Jeżeli chodzi o Dysona, to o tego, to najlepiej się sprawdza przy, jak macie, jak kręcicie mniejsze te pasma, ale ja dzisiaj już nie miałam aż tak ochoty i potrzeby, więc jak widzieliście tutaj, to po prostu 4 na 4 części to podzieliłam. Ciężej się zakręca, tak? Tylko o to chodzi. Ale efekt taki naturalny mi się podoba. Dobra, uciekam, zbieram się. Dobra, tak wyglądam. Wyszło słońce, zastanawiam się, czy nie będzie mi za ciepło w tej marynarce, ale chyba mam ochotę właśnie na taki strój. Pod spodem mam body ze Skimsów, brązowe buty i do tego brązowa torebka Stradberry. I tu mam jeszcze okulary, mogę wam pokazać. Też takie bronizowe, brązowe w panterkę. To jest Celine. Nie sfokusuję się, ale tutaj jest napis Celine. I do tego, co jeszcze mam, do tego mam portfel i mam tutaj, słuchajcie, łańcuszek. No, mam do tego łańcuszek, który, słuchajcie, chciałabym go... znalazłam 3 łańcuszki, znaczy znalazłam, no tak, no bo one leżały razem. Miałam je oddać do naprawy, no i przez to, że już leżą dłuższy czas, już nie pamiętam, kiedy to miałam na sobie, taki fajny, delikatny, podwójny łańcuszek, trzeba go rozplątać i wyczyścić. Bo właśnie przez to, że zależał, to po prostu pociemniał, ale on bardzo ładnie wygląda. I słuchajcie, tamte dwa, tak patrzę, ten ma ok zapięcie. Boże, dłuższe paznokcie, to już człowiek się kaleką robi. Nie, no ten na pewno ma ok i z drugiej strony też chyba jest ok. Tak, bo on ma takie tylko, o takie. Tamte dwa trzeba, mam taki jeden z serduszkiem i jeden z takim kółeczkiem. Trzeba je naprawić po prostu, wymienić te zapięcia, no i wyczyścić. A myślałam, że ten, szkoda, nie? Że warto byłoby go nosić. Więc jak wrócę, tego po prostu wyczyszczę. No, także takie zadanie, haj, 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 obcy. Także tak wyglądam. Nie widać, jestem. I uciekam, jeszcze tylko nakarmię mojego smerfa małego, co tam siedzi. Drugi się gnieździ na... taki koszyk jest. Oj, nie pokazuje siebie. Dobra, także uciekam, nie gadam więcej. Tam na tym markecie było głównie jedzenie, więc stwierdziłam, że bez sensu, bo mam przecież pyszne jedzonko. Ha, mam swoje pyszne wczorajsze, także szkoda. Szkoda tego nie zjeść po prostu. Wróciłam z krewetkami. Płynem micelarnym. Boże, już lata świetlne nie miałam płynu micelarnego, ale pomyślałam, że do oczu. Mydełka z Aldi nie ma ostrości. Są. Zapalarka. Izoflora, moja ulubiona, grejpfrutowa. I rzeczywiście tym razem kosztowała 3,99. Także nie ma lepszego zapachu. To jest najlepszy zapach ever, naprawdę. Grejpfrutowa i jeszcze taka duża, tu jest aż pół litra, także...
Ależ to tego już naprawdę nie używałam, ale ostatnio te wszystkie olejki mi trochę oczy wypalają, także... to co, zjem, bo jestem głodna, nawąchałam się tych wszystkich zapachów i mi się zachciało jedzenia, wieje trochę. Ale pomyślałam właśnie, że zjem i że zabiorę Morisa na spacer. Gdzieś, tak dalej, nie? Nie taki zwykły tutaj tylko, także chyba tak zrobimy. Dobra, mamy jedzonko ciepłe, mój piękny wieniec i proszę bardzo, oglądamy 9 odcineczek. Thank you, thank you. O, chciałam wam pokazać, a tu taka pierwsza. Jest kilka takich, które na pewno trzeba wyrwać, ale one są coraz ładniejsze. Piękne. Naprawdę. I bardzo mi się to podoba, że są w białej donicy. Tak fajnie się to wybija w końcu. Troszkę opóźnione, ale są. Tu jest jeszcze wiele takich niepootwieranych. Piękne są. Padła mi bateria niestety. Koton. Kocica. Co ty robisz? Co ty robisz tutaj? Hmm? Co ty robisz? Przeleciałabyś się z kosiareczką. O, teraz jak widać, jaka... Ojejku, drogi. Jaka ta trawa jest ładna, gęsta, ale to tylko dzięki mnie. Bo ja tutaj latałam, kosiłam, nie kosiłam, tylko grabiłam, wszystko robiłam, wiecie, tam na powietrzanie, sypanie tymi wszystkimi wapnami, nie wapnami. A teraz jak się przejdzie, to widać takie... Co ty robisz, ty? Widać takie ślady. A ona była koszona 3-4 dni temu. Ależ idzie chmura ogromna. Nie wiem, czy nie będzie padał deszczyk. Kocie, a teraz jest cieplutko. Pięknie. Tutaj nam szałwia odrasta. Zobaczcie. Coś tutaj wyrasta. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale wygląda śmiesznie. Trochę jest liści. Trzeba by było je posprzątać, ale zobaczcie, mam nadzieję, że lawenda też tak odrośnie. A to dosłownie po kilku dniach już zaczęło odbijać, no i róże też odbijają, przecież będzie kolejny bloom. To wyglądało jak piwonie, ale mają tutaj sporo tych główek. Także naprawdę, znowu będzie ładnie. Musiałam ją właśnie podpiąć, bo ona się tak położyła, że aż tutaj na schody. O, coś mi tutaj ładnego przebije. Ojejku, piękna. Naprawdę, wow. No, ale tylko jedną taką widzę. Chyba złapałam jedną gałąź z drugiego krzaka. A ona taka wyrosła. Wyjątkowo wysoka. No, te też ładne. Takie różowiutkie. Dużo ich będzie. Dużo jest teraz tych latawców. O tego właśnie. Jak wczoraj ścinałam lawendę, to też tego było dużo. Wszędzie. Kota? Kici, 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 kici. Kici, kici. Ciekawią cię moje firanki, widzę. Kota? Chodź, Dakot. Kici, kici, kici. Chodź. Chodź. Kici, 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 kici. Kici, kici. How'd it go? Chodź. Tu. Tu. Details, please. Charming, lovely. I had no idea. No idea at all. And it's not just because of LA. I think that XYME did what I wanted it to do.